Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Poseł. Nie ma jeszcze założeń ustawy. W związku z tym założeń na piśmie nie ma, dlatego że jesteśmy przed decyzją, w którą stronę iść. Przeniesienie, bo to, o co Pani Poseł pyta, to już dotyka absolutnie zasadniczego rozstrzygnięcia. Czy przenosić odpowiedzialność, która w tej chwili z tych przepisów, o których cytowałem, głównie spoczywa na samorządzie, począwszy od sołtysa niemalże, tak? I przenosić to na przykład Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, czy WIOSie, czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. I byłoby to dość unikalne rozwiązanie w skali europejskiej. Nikt się na to nie zdecydował, żeby inspekcja środowiskowa, ani we Francji, ani na Litwie, ani gdziekolwiek, żeby inspekcja środowiskowa monitorowała uciążliwość zapachową. Boimy się być trochę pionierami w tej sprawie. Pytanie, czy pozostawienie tego na, i teraz to rozstrzygnięcie, do którego powinniśmy dojść, czy przeniesienie odpowiedzialności za to z władz samorządowych na centralną inspekcję, na poziom centralnej inspekcji, będzie skuteczne. To po pierwsze, a po drugie, czy wtedy nie spowodujemy większej jeszcze uciążliwości, tylko innego typu, bo co prawda spadnie uciążliwość zapachowa w tych miejscach, gdzie ona występuje, ale ponieważ przepisy będą musiały być uniwersalne, więc na przykład zahamuje rozbudowę siedlisk, przemysłu, gdziekolwiek indziej, bo trzeba będzie, dajmy na to, utrzymywać 5-kilometrową odległość od składowisk odpadów, prawda? Wtedy mamy gigantyczne zamieszanie, to trzeba niesłychanie delikatnie zrobić. Pani poseł powiedziała o staranność, proszę nas posądzać o staranność, bo jesteśmy staranni, tylko tu nie chodzi o staranność, tu chodzi o niesłychanie. Niesłychanie to jest wielowątkowe. Jedna decyzja dotycząca odległości, dajmy na to składowisk, jak mówię, odpadów, od siedzib ludzkich albo czegokolwiek innego, która musi być uniwersalna z natury rzeczy, bo nie może dotyczyć akurat Żuromina, tylko musi dotyczyć tak samo Kostomłotów, Łodzi i Małogoszczy. Wszędzie. Więc musi być. Nie? Czy ona nam nie spowoduje gigantycznego problemu w innych sprawach? Więc ja oczywiście odnotowałem prośbę pani poseł o to, żeby przyspieszać sprawę i nie zasypiamy gruszek w popiele, ale poproszę jeszcze o trochę czasu.